Witam. Pewnie wiele osób się zastanawia, co to za cudo. No nie jest to żadne cudo, to jest po prostu taka pomoc naukowa, wypełniająca lukę pośród różnych urządzeń pomiarowych, kontrolnych, rejestratorów itd. i przeznaczono do specyficznego celu. Służy ona do badania magistral dwukierunkowych po tak zwanym jednym drucie, czyli i kwadratu one wire'a czy UART'a w trybie half duplex, oczywiście po jednym drucie, gdzie nadawanie i odbiór odbywa się tym samym przewodem. I w czym problem? Jeżeli mamy taką magistralę i coś nam nie działa, bo jak działa, to nie ma problemu, żadne przyrządy, nic nie jest potrzebne. Jak wszystko działa super, to nie potrzebujemy nawet miernika uniwersalnego. Podłączamy coś i działa. Ale jak nie działa, to co nie działa, gdzie nie działa, jak nie działa, gdzie szukać błędu. No i właśnie miałem czasami takie problemy, akurat nie z i kwadratem, tylko z one wire'em, gdzie był kłopot z określeniem, czy stan aktywny, czyli niski, wystawia nam master czy slave. No, podłączając oscyloskop, analizator logiczny, nie wiemy tego, bo każde z urządzeń może wymusić stan niski. No i to utrudnia znalezienie błędu, zwłaszcza jak się pisze oprogramowanie dla, może nie tak dla mastera, bardziej jak dla slave'a. Jeżeli robimy slave'a i kwadrat C, a raczej częściej problem pojawia się, gdy robimy to dla one wire'a, który nie ma wsparcia w mikrokontrolerach sprzętowego, tak jak to jest w i-kwadracie, to się zaczynają schody. No i aby ułatwić sobie pracę, zbudowałem taki oto twór. No, przyznam, że nie jest doskonały, przejdziemy zaraz do tego. Do tego, co tu jest niedoskonałe. Schemat tego urządzenia wygląda tak. I jak to działa? Wykorzystałem układ Philipsa, teraz NXP, który na magistrale i kwadrat C, dwukierunkową, tu mamy SCL, tu mamy SDA. No można je zamienić, to nie ma znaczenia, działają tak samo. Rozdziela na parę nadawczą i parę odbiorczą. Drugi układ robi to samo w drugą stronę. Dzięki takiej konstrukcji, i tu powstrzymajcie się od tego, że można zrobić prościej, bo przejdziemy do tego. Mogę podglądać dane wysyłane przez mastera i dane wysyłane przez slave'a osobno, bo w normalnych warunkach, jeżeli master wymusi stan aktywny niski, to ja nie wiem, czy on jest wymuszony przez mastera czy przez slave'a, i podobnie w drugą stronę. A co ciekawe, zdarzają się układy. No, miałem to konkretnie w układach BQ Texasa do BMS-ów i ładowarek, które o dziwo przeciągają sygnał zegara. W kwadracie, jak sobie w normie popatrzycie, to jak slave nie nadąża z szybkością odbierania danych,
to wymusza stan niski na linii zegarowej i master się do tego dostosowuje i wysyła dane wolniej. Ale te układy działały bardzo dziwnie. One ten sygnał zegarowy przeciągały w bardzo różnych dziwnych sytuacjach. Czasem po 2 bitach, czasem po 5. No było to tak trochę niezrozumiałe, co się dzieje, jak się dzieje. Ciężko było to zrozumieć. No i abym miał pewność, kto jest jakby winny, no to dzięki temu urządzeniu, które zbudowałem w 2020 roku, jak pamiętam, to 2 lata później miałem okazję w praktyce wypróbować. No i okazało się, że to Teksasy przeciągają ten zegar, czyli niewinny był master, tylko slave. Czym on przeciągał i w takich dziwnych sytuacjach, nie wiem, bo na przykład STM, on może przeciągnąć sygnał zegara, ale robi to po wysłaniu całego bajtu. I wtedy dopóki slave nie przyjmie tego bajtu, nie obrobi go, że tak powiem, to master nie wyśle nic więcej. Jak już te dane zostaną przyjęte, slave zwalnia zegar, no i master może wysyłać dalsze dane. A Teksas robi to naprawdę w dość przypadkowy sposób. Nie wiem czemu. Jest tam jakiś procek, nie pamiętam czy 16-bitowy, czy 32-bitowy, ale mnie to wygląda na jakąś nieudolność konstrukcji tych układów albo nieudolność programistów. Ciężko ocenić, nie mając wszystkich informacji. No i generalnie tak, mamy tu rozdzielony ten tor nadawczy-odbiorczy, który później schodzi się, jak widzicie tu, w całość i idzie do slave'a. Master, slave są tu sprawami umownymi. To jest kwestia tego, że LEDy są opisane SDAM z sufiksem M to master, sufiksem S to slave, ale jak zamienimy, no to po prostu trzeba pamiętać, że to też się zamieni tak master slave. Tu sobie możemy podciągnąć te magistrale do zasilania, jeśli tego nie robi elektronika, czy to mastera, czy slave'a. No to zapewnia nam tylko sygnalizację, odwzorowuje stan magistrali. Przydaje się przy uruchamianiu, bo jak lecą dane, to i tak wiele nie zobaczymy. Ale jak jest jakieś tam zwarcie do masy, to widzimy to. Zasilanie max 5 V, HC no to od 2 V działa, więc max 5 V zabezpieczone polimerem, a tu dioda Zenera. Ona zabezpiecza przed odwrotną biegunowością zasilania i przed zbyt wysokim napięciem. No tu 50 mA razy 5 V można sobie policzyć, na ile można sobie pozwolić. Generalnie w normalnej sytuacji nie ma problemu. No jak ktoś podłączy 230, to zobaczy dym. To złącze to jest tylko do celów diagnostycznych, żeby sobie tu podłączyć analizator czy oscyloskop, podobnie jak i to.
Tu natomiast mamy złącze od mastera. Wszystkie piny są zdublowane, żeby można w razie czego podłączyć właśnie analizator czy oscyloskop, podobnie po stronie slave'a. No i tu układ nie jest to, że nie jest przemyślany, ale tu nie ma zastosowania. Do tego przejdę później, bo funkcją tego układu było ignorowanie stanu aktywnego niskiego od mastera, gdy slave był nieaktywny, czyli chodziło o to, żeby te diody pokazywały stan aktywny slave'a, a nie mastera. Tylko że w tym rozwiązaniu nie ma to sensu, bo na tych liniach tu tej TX, TY mamy niejako wyizolowany sygnał mastera. Więc to w tym rozwiązaniu nie pełni żadnej użytecznej funkcji. Nawet trochę myli, bo jak tu wepniemy, bo to złącze jest zaraz za tym, czy przed tym, to na płytce trzeba sobie sprawdzić, to te poziomy są zanegowane. To złącze powinno być wpięte tu. Ale nie przejmowałbym się tym, skoro to generalnie nie pełni żadnej użytecznej funkcji, możemy sobie to odpuścić. No i wczoraj wpadłem na pomysł, że można to bardzo uprościć. Zamiast dwóch kosztownych układów w detalu około 20 zł, można zastosować tylko jeden. I korzystając z tego mechanizmu, o którym mówiłem wcześniej, czyli jakby ignorowania stanu aktywnego, gdy wysyła to master, co realizuje ten układ. Tu jest dla linii zegarowej, tu dla danych. Nie potrzeba po drugiej stronie tego drugiego układu. No był problem z bramką, z otwartym kolektorem. Więc zastosowałem sztuczkę, którą już wielokrotnie pokazywałem, gdzie bramkę trójstanową wykorzystałem w funkcji otwartego kolektora. No to rozwiązanie tak do końca mi nie pasiło. I sobie przesymulowałem tu w Max Plusie. Działa to. Można sobie, oczywiście zainteresowani dostaną pliki. Ci, którzy mnie wspierają, dostają je bez opłat, tylko o maila proszę. Natomiast ci niewspierający, no muszą na kawę postawić mi kawę i wtedy dostaną pliki, nie muszą ich tam tworzyć, rysować. No i to przesymulowałem, tak? To jest wyjście z tego układu Philipsa. Jeżeli na tej jest stan, coś tu nie do końca jest tak, jak powinno być. Albo symulacja nie była przeprowadzona po zmianach. No tu powinien być stan niski, ale już nie będę dochodził. Działało to i w symulacji, no i logika nakazuje twierdzić, że to działa. Tu drugie rozwiązanie, też do niego przejdziemy.
No i tu akurat jest wszystko w porządku, czyli linia danych, jak jest aktywna, na linii tej dwukierunkowej mamy stan aktywny niski. Gdy na linii dwukierunkowej na wejściu, no to jest specyfika symulacji. Jeśli ktoś nie wie, o co chodzi, to musi zajrzeć do kursu CPLD FPGA i tam wszystko się wyjaśni. Gdy tu mam aktywny stan, pojawia się aktywny stan i w tym miejscu. Co prawda to też dziwi mnie, dlaczego na linii, a już domyślam się, pewnie projektu nie zmieniłem. W każdym razie, no, robiłem symulację, było wszystko ok. Fakt, że później po jakichś zmianach coś tam się trochę posypało, ale generalnie układ działał zarówno w teorii, jak i w praktyce. No i przyniosłem go tu na takie, no, oszczędnościową wersję. Teraz jeszcze pokażę wersję z bramkami. To zrobiłem później, bo tu miałem taki dylemat. Generalnie chodziło o to, żeby koszty były jak najniższe, więc tu też jest kłopot, czy ograniczyć liczbę scalaków, czy zadbać o to, żeby wszystkie były tego samego typu. Tu mamy tak, że mam dwa scalaki HC-132 i jeden 125, z czego połowa niewykorzystana. No to powinno być połączone do masy lub do zasilania, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby był stan stabilny, a nie żeby to pływało. To wpływa na pobór prądu. Jak to będzie pływało, będzie łapać zakłócenia, bo wejście działa jak anteny i niepotrzebnie pobiera prąd. Jak wymusimy stan, jakiś stały stan, niski, wysoki, generalnie zaleca się to zrobić przez rezystor, nie bezpośrednio do masy czy zasilania, ale to jest temat na, nie wiem, może nie na książki, ale na pewno na jeden film. Więc idziemy w uproszczenia i łączymy do masy lub do zasilania, jak przebieg ścieżek jakby to powoduje, że to będzie prostsze, łatwiejsze do zaprojektowania. No ale tu mam w sumie 3 scalaki. Natomiast rozwiązanie tu z bramką LVC07 jest mniejsza jej dostępność i to jest wszystko do przemyślenia, jakie rozwiązanie wybrać. No tu mamy tylko 2 scalaki, bo mamy tu 132. Zamieniłem 00 na 132, a nie, tu też było 132. Mogłoby być 00, ale 132 będzie lepszy, bo jednak mamy histerezę. No i bramki z otwartym kolektorem nienegujące. Ogólnie skłaniałbym się do tego rozwiązania, czyli jeden układ 132 i jeden LVC07. Droższy, trudniejszy ewentualnie do zakupu, ale wydaje mi się to mądrzejszym rozwiązaniem niż kombinowanie tak jak tu. T
to jest powiedzmy takie no przyszłościowe. Te układy zawsze będą do kupienia bez problemu, na przykład, ale z tymi LVC07 no to może być różnie. To tyle. Jeszcze ewentualnie mógłbym wspomnieć, jak to w praktyce działa, ale nie na i kwadracie, tylko na one wire. Klikam na porównywarkę Mubi i tanio ubezpieczam brykę. Reklamy pominę, ale nie zauważyłem, że będzie druga. Tu możecie zobaczyć ten układ i na filmie będzie pokaz, jak to mniej więcej działa, jak na analizatorze to wygląda. Tu jeszcze pokażę, można te temperatury. Natomiast jeśli chodzi o i kwadrat, będzie osobny film, jak dotrze do mnie w końcu kamera, która powinna być już od poniedziałku, ale Poczta Polska jak zwykle nie dała popisu. No ja nie miałem za bardzo wyboru, jak będzie to wysłane. Wysłano to Pocztą Polską. No i niestety, jak zwykle poczta dała plamę. Także czekajcie na kolejną część, gdzie będzie pokazane, jak to działa w praktyce. Do usłyszenia.